Coroczna zbiórka, na odnawianie nagrobków. No właśnie, pierwszy raz. Tak, ja mam pierwszy raz przyjemność uczestniczyć w takiej akcji, no ale wiadomo, że już od wielu lat tutaj Urząd Miasta wraz z osobami, które są zaangażowane w życie społeczne, publiczne naszego miasta, zbierają na renowację różnych nagrobków. W tym roku zbieramy na renowację pomnika powstańca styczniowego Michała Dobrowolskiego. No mamy nadzieję, że uda nam się pobić rekord z poprzedniego roku. Włocowianie są ofiarni, chętnie wspierają tą akcję. Mam nadzieję, że zakończy się sukcesem i uda się zdobyć takie środki, które pozwolą na renowację tegoż pomnika. Jak bardzo hojni są włocowianie osoby odwiedzające cmentarz komunalny we Włocławku? Włocowianie są bardzo hojni, zresztą świadczy o tym coraz większy ciężar mojej puszki. Wiem, że koledzy mają jeszcze cięższe te puszki, zbiera nas dzisiaj chyba około 15 osób, także wierzymy, że akcja zakończy się sukcesem. Wspólny wysiłek, a można powiedzieć akcja ponad podziałami, to są różne osoby. Kogo możemy spotkać wśród kwestujących? Dzisiaj możemy spotkać osoby i te zaangażowane w życie polityczne i życie społeczne. Tak jak pan redaktor wspomniał, możemy spotkać osoby ze wszystkich opcji. Jest i Marek Wojtkowski, i Jarosław Chmielewski, jest Jarosław Kupało, Henryk Mielczarczyk, Katarzyna Zaremska. Są i również nowi radni jak Daniel Tobiasz czy Arkadiusz Piasecki, Ewa Szczepańska. Także w tych osób jest naprawdę wiele zaangażowanych. Mam nadzieję, że będą mieli jeszcze cięższe puszki niż ja i że faktycznie wspólny wysiłek zakończy się sukcesem.